czego pragną mężczyźni? Jak słyszę takie pytanie, od razu nasuwa mi się podtekst. Otóż bardzo często mężczyźni pragną czegoś, co wcale nie prowadzi do szczęścia. Spełniają swoje pragnienia, realizują swoje plany, są zadowoleni, no bo udało się zrobić to, co planowali, ale są coraz mniej szczęśliwi, bo tak naprawdę od szczęścia odchodzą. Wobec tego pytanie bym skorygował, czego powinni pragnąć mężczyźni, żeby spełnienie pragnienia owocowało prawdziwym szczęściem. Czyli jeżeli pragnienie będzie zbiegało się z naturą męską, z przeznaczeniem, z powołaniem męskim, to spełnienie tego pragnienia zaowocuje rzeczywiście szczęściem. A więc mężczyźni powinni pragnąć być ojcami w najszerszym tego słowa znaczeniu. Największym pragnieniem normalnego, mądrego mężczyzny powinno być bycie ojcem. Pięknym, wspaniałym, odpowiedzialnym ojcem, pod którego skrzydła chroni się żona i dzieci. Ewentualnie można zapragnąć być ojcem w sposób jakby wyższy, na wyższym pułapie. Rezygnuję z założenia rodziny i pragnę być ojcem kapłanem. Prawda? Najwyższy wymiar ojcostwa nam zaprezentował Ojciec Święty Jan Paweł II. Był ojcem już nie tylko Kościołowi, ale można powiedzieć prawie całemu światu, bo tak był przez wielu niewierzących również pojmowany jako ojciec. Ale jedyne pragnienie, które przynosi spełnienie mężczyzny, które przynosi prawdziwe szczęście, to jest pragnienie bycie sobą, tym, do czego jestem przeznaczony, czyli bycie ojcem. Oby pragnienia męskie zaczęły zmierzać właśnie w tą stronę. By pragnął być ojcem, najpowszechniej mężem i tatusiem, pod którego skrzydłami wszyscy są szczęśliwi, a on jest osobą ważną, on jest osobą szanowaną. Bez niego ta rodzina by nie była tym, czym jest. I to jest powód do dumy, to jest powód do radości i to daje ostatecznie mężczyźnie szczęście płynące ze spełnienia swojej roli, w tym wypadku męża i ojca. W kolejnym filmie. Czego pragną kobiety? Tak sformułowane zdanie nasuwa pewną refleksję, że statystycznie rzecz biorąc, coraz więcej kobiet pragnie czegoś, co tak naprawdę wyprowadzają na manowce.